tvpodkarpacie.pl. Na chwilę obecną za cały miesiąc mieliśmy łącznie 1117 zachorowań. To są zachorowania, które mamy przekazywane na podstawie informacji statystycznych uzyskanych z ośrodków zdrowia. W pierwszej połowie, czyli za pierwsze dwa tygodnie stycznia, mieliśmy według statystycznie podanych danych 223 zachorowania, natomiast w ostatnich dwóch tygodniach mieliśmy łącznie 894 zachorowania. Z tym, że w ostatnim tygodniu tych zachorowań mamy troszkę mniej, co nie świadczy o tym, że ta grypa nadal będzie panować. Jeżeli idzie o przedział wiekowy, to najwięcej zachorowań mamy w przedziale wiekowym od 15 do 64 roku życia, no i nieco mniej od 5 do 14 roku życia. Wśród tych zachorowań na grypę i podejrzeń na grypę mieliśmy rozpoznanych i potwierdzonych laboratoryjnie 8 przypadków grypy AH1N1, czyli tak zwanej grypy świńskiej. Mieliśmy również jeden zgon z powodu, znaczy nie z powodu grypy, tyle co z powodu powikłań pogrypowych ze strony układu oddechowego i układu krążenia. Jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłym miesiącu, trudno przewidzieć, bo miesiąc luty to też jest miesiąc grypowy i na pewno tych zachorowań jeszcze będzie mieć znaczne ilości. Jest to bardzo duży wzrost zachorowań na grypę, mając na uwadze porównywalny okres, czyli styczeń roku ubiegłego, gdzie wówczas były to pojedyncze zachorowania na grypę, a w ciągu całego ubiegłego roku zgłoszonych zachorowań na grypę i podejrzeń na grypę mieliśmy niespełna 200. Także jest to wielokrotny wzrost zachorowań. Apeluję do wszystkich mieszkańców, do Państwa, aby uniknąć zachorowania na grypę, należy przede wszystkim unikać skupisk ludności, należy myć często ręce, bo za pomocą rąk też przenoszony jest wirus grypy i dochodzi do zakażenia. Często wietrzyć mieszkanie, udać się na spacer, ubierać się właściwie, to znaczy, żeby nie przegrzewać się ani nie oziębiać, właściwe obuwie, takie nieprzemakalne. W przypadku wystąpienia objawów grypowych, typowych grypowych, takie jak wysoka gorączka powyżej 38 stopni, znamienne silne bóle stawowe, bóle mięśniowe, suchy kaszel, bóle gardła, należy bezwzględnie udać się do lekarza, a nie chorym udawać się do zakładu pracy czy do szkoły, żeby nie być również źródłem zakażenia dla innych. I przede wszystkim stosować się do zaleceń lekarskich, bo tak jak Państwu powiedziałem, szczególnie mamy tych najwięcej zachorowań w tym przedziale wiekowym od do 64 życia, a więc dotyczy to często chorób, osób, które już również mają inne jednostki chorobowe i w tym przypadku najczęściej dochodzi do powikłań grypowych, no i niestety może dojść do śmierci. tvpodkarpacie.pl